pierwszym panelu byłem moderatorem, w związku z tym pozwolę sobie od razu przejść do rzeczy i podsumować to, co udało nam się wspólnie wypracować. Proszę Państwa, taka pierwsza uwaga, nie wiem, czy potwierdzą to kolejni paneliści, ale jest, proszę Państwa, potrzeba spotykania się i rozmawiania. Mam wrażenie, że te 40 minut to naprawdę to był taki punkt wyjścia, start, żeby zacząć rozmawiać. Powiem uczciwie i szczerze, że tak na ten trzeci, na tą trzecią oś problemową, to już mieliśmy tak naprawdę tylko, już nie chcę powiedzieć sekundy, ale bardzo, bardzo mało czasu. Pewnie przyjdzie taki czas na refleksję, na podsumowanie i na spisanie tych wszystkich wniosków, bo przecież będą one wysłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W naszym panelu mieliśmy takie trzy osi programowe. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkolnictwie zawodowym, ale też i kształcenia zawodowego, egzaminy zawodowe i wreszcie struktura szkolnictwa zawodowego. Struktura, tak, szkolnictwa zawodowego. Zacznę może od egzaminów zawodowych. To są te nasze trzy klipy, pewnie część z Państwa widzi. I były bardzo sporo wypowiedzi, które dotyczyło tego zagadnienia. Pierwsza sprawa to kiedy, w jakim czasie powinny się te egzaminy zawodowe odbywać. Były takie głosy, które mówiły o tym, że w jakimś tam stopniu te egzaminy, które są prowadzone przecież przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które są zewnętrzne, które w dużym stopniu też wpływają na organizację pracy w szkole, często wprost, jeśli tam ktoś z panelistów powiedział, no w jakimś tam stopniu dezorganizują pracę. Kiedy powinny się odbywać, i tutaj było sporo różnych pomysłów, czyli z jednej strony, żeby troszeczkę może wrócić do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli sesja zimowa, sesja letnia, ale też była taka propozycja, żeby może odbywały się w czasie wolnym od zajęć i wtedy ten, kto zleca, czyli OKE, nie płaci po prostu za to, że ci nauczyciele w tych wolnych dniach są w szkole. No i dwie, może tak dziwnie to zabrzmiało, jak Państwo to widzicie. Z jednej strony ograniczenie liczby zadań dla zawodów sesji egzaminacyjnej, a drugi wniosek odwrotny całkowicie, żeby tych zadań egzaminacyjnych było więcej. Dwa słowa wyjaśnienia. W tym pierwszym przypadku chodziło o to, że bardzo trudno, szczególnie w zawodach technicznych, tam gdzie trzeba przygotować pracownię, bardzo trudno przygotować tak organizacyjnie po prostu pracownię egzaminacyjną pod kątem iluś tam zadań, które OKE przysyła. Z drugiej strony tych zadań egzaminacyjnych jest za mało, bo przez tydzień czy dwa trwania sesji mamy to samo zadanie egzaminacyjne, co rodzi takie pewne wrażenie, że może być to dla tych, no trochę niesprawiedliwe, przynajmniej dla tych uczniów, którzy zdawali jako pierwszy rzut, że tak powiem, przykład. Dalej. Dostosowanie egzaminów zawodowych dla uczniów o specjalnych potrzebach. Do tej pory mamy tylko wydłużenie czasu, natomiast jakby wymagania są identyczne. To wniosek, który też, jak Państwo widzicie, się pojawił. OK. Jeżeli chodzi o pozostałe dwie osie problemowe, jeżeli chodzi o KKZ-y, zmniejszenie liczby godzin w KKZ-ach, zmniejszenie też liczby kwalifikacji, o czym wspominał w swoim wystąpieniu pan dyrektor Paracz. Bardzo ciekawy, myślę, wniosek dotyczący uwzględnienia podczas egzaminu zawodowego również kompetencji miękkich, na które pracodawcy zwracają uwagę. Tak naprawdę egzamin zawodowy jest skupiony na tych umiejętnościach zawodowych. Nie wszystkie zawody powinny być trzyletnie. Tu chodzi o szkoły zasadnicze, czyli jakby powrót do tego, co właśnie niedawno było, tak? Widocznie ten głos jakby był głosem osoby, która
uważam, że to się by nie sprawdziło, ale też jako od strony pracodawcy oczekiwania są takie, żeby może skrócić ten okres nauczania. Okej. Tak patrzę jeszcze swój notatek, bo tak na szybko. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o podstawy programowe, tutaj się skupiliśmy na kształceniu ogólnym w szkolnictwie zawodowym, w mniejszym stopniu, bo ten drugi panel jakby dotyczył tych podstaw programowych w kształceniu zawodowym. I tu były bardzo różne pomysły, od takich bardzo radykalnych, na przykład był taki głos mówiący o tym, żeby kształcenia ogólnego nie było w szkole ponadgimnazjalnej. Ja tylko jestem tym, który moderował, w związku z tym muszę uczciwie przekazywać to wszystko, co się działo. Kontrowersyjne, ale dalej. Podstawa programowa, która jest identyczna dla wszystkich typów kształcenia, żeby też może ona była trochę inna. Już pojawił się taki głos, czyli inna podstawa kształcenia ogólnego w szkole zawodowej, a inna powiedzmy w liceum ogólnokształcącym. Inne rozłożenie akcentów, też pewnie to się da zrobić w szkole w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych, szczególnie na początku tej drogi ucznia w szkole ponadgimnazjalnej, gdzie on w klasie pierwszej, drugiej ma nagromadzenie przedmiotów ogólnokształcących, a tak naprawdę to kształcenie zawodowe w tym takim szerszym zakresie realizowane jest w klasie trzeciej i czwartej. I to samo dotyczy zresztą ucznia szkoły zawodowej. Zajęcia, tak jest zapisane, ale wyjaśnię Państwu, o co chodzi, zajęcia też jakby wyrównujące wiedzę, tak nie do końca jakby udało nam się to sprecyzować, bardziej chodziło o to, że na przykład uczeń klasy technikum kończy fizykę w klasie drugiej, przystępuje do matury i tak naprawdę przez dwa lata nie ma kontaktu z fizyką, a chce do tej fizyki podejść. Okej. Zdecydowanie więcej tych wniosków w tym naszym panelu udało nam się wypracować. Ja mam też je spisane, nie wszystko udało nam się umieścić na flipie. Już pokazuję mój czas, w związku z tym grzecznie kończę. Dziękuję bardzo. Panie numer dwa, pan Jan Parczyk. Oj, narozrabialiśmy nieźle, chcę Państwu powiedzieć. Temat rola pracodawców w kształceniu zawodowym to temat rzeka. Ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym przepięknym panelu. Nie też Państwa było bardzo dużo, to myślę, że daliśmy się sobie zabliźnić. Tak człowiek człowiekowi wilkiem, bo od czasu do czasu wypadało, żeby powiedzieć, że wreszcie będzie przyjacielem. Szanowni Państwo, staraliśmy się pochłonić nad kilkoma tematami. Pierwsza klasyfikacja zawodów. Krótko mówiąc, wnioski są jednoznaczne. Klasyfikacja zawodów urządza na pewno rzemieślników, bo wszystko jest okej. Urządza rynek pracy, dlatego że ma klasyfikację wizualizacji pracy, która jest tam wzbogacana, dodawane są kolejne specjalizacje, wielkie życzenia, 3400, czy ileś już nie nadążą, zawodów, wszystko jest okej. Gorzej, jak wchodzimy do szkoły. Mamy tutaj potężne zderzenie. I w zasadzie wszystkie i podmioty otoczenia gospodarczego, i podmioty rynku pracy, jakim są biura pracy, szkoły, pracodawcy, wszyscy są zgodni. Klasyfikację trzeba spłaszczyć i zbliżyć do siebie. To oznaczać prawdopodobnie będzie też wydłużenie zawodów szkolnych. Być może na wniosek zakładów pracy. To jeden z przykładów, ale być może jest taka potrzeba, bo albo uciekniemy w obszary, albo w specjalizację w zawodach, albo w rozszerzanie klasyfikacji szkolnej. Taki wniosek padł. Dla rzemiosła oczywiście nie sprawia też to problemu i na pewno rzemiosło chętnie by spojrzało, nawet dzisiaj słyszeliśmy, że zabiega o sprzedawcę. My jesteśmy jako dyrektor szkół też za tym, żeby sprzedawca miał możliwość złożenia jako absolwent egzaminu przyradniczego. To tyle w klasyfikacji, dlatego że wszystko resztę powiedzieliśmy w międzyczasie. Praktyczna nauka zawodu. Największy problem szkół. No, wprost mówiąc, zmarnowano w międzyczasie nam warsztaty szkolne i wiadomo, że od tego momentu nic doskonałego się nie zadziało. W związku z tym, jeżeli chodzi o rzemiosło, mamy głos jednoznaczny, 36 miesięcy.
To jest ta podstawowa informacja, więc skracanie okresu zasadniczej szkoły zawodowej nie byłoby wskazane. Oczywiście tu pomijam wnioski, które były kierowane do kształcenia eksternistycznego, do składania egzaminów eksternistycznych albo przeniośle potwierdzenia efektu kształcenia, walidacji efektu kształcenia nabywanych w sposób formalny, pozaformalny, nieformalny. Bo te trzy sposoby są, czyli nawet to, że ktoś się nie uczył w szkole, a nabył umiejętności będzie składał egzaminy. Te są możliwości i w OKE, OKE to 2 lata w danym zawodzie nabywania efektu w praktyczny sposób, a w rzemiośle 3 lata. Rynek pracy, proszę Państwa, chce zawodów szerokoprofilowych albo specjalistycznych. Szerokoprofilowe, gdy nie przyjmie się, mają być specjalistyczne, to chcemy na przykład tworzyć. I takie żądanie z naszego rynku wynika. Dla dużych ilości kwalifikacji mówimy wstępnie nie. Czyli raczej starajmy się, żeby w technikach były to 2 kwalifikacje i jeżeli to jest tylko możliwe, w zasadniczych szkołach zawodowych zawody jednokwalifikacyjne, bo też podobnie Piotr jak u Ciebie wybrzmiewał głos, że być może w tym elektryku rzeczywiście trzeba było spojrzeć to inaczej, ale to jest głos pojedynczy. Jeżeli chodzi o dominację małych i średnich przedsiębiorstw, które nie potrafią określić potrzeb w perspektywie swoich, jest to duży dylemat. Nasz rynek regionu Północnej Wielkopolski jest zdominowany, zresztą w Polsce też przez małe i średnie firmy, taki włoski styl gospodarczy. W związku z tym brakuje nam absolutnie informacji, oczekiwania przedsiębiorstw. Musimy dostać jako szkoły, jako podmioty zajmujące się kształceniem również, czyli ci, co przygotowują dla nas, organy prowadzące wszyscy, pełną informację o perspektywach. Bez perspektyw będziemy kształcić donikąd. W związku z tym no, żądanie jest wyraźne, żeby też wykorzystać różne ścieżki dla tych, którzy oczekują zmiany zachowań na rynku pracy, czyli w kształceniu ustawicznym. Tam był też przykład taki, żeby wykorzystać ścieżkę na przykład z tego do wpisywania nowych zawodów, czyli skorzystać z doświadczeń innych zakładów pracy, które już wdrażały. Ja przynajmniej 5 takich zakładów znam, które w Polsce wprowadziły nowy zawód i mam kontakt z jakimiś ekspertami, którzy pracowali nad rozwiązaniami. Proszę Państwa, należy nadać uprawnienia uczniom na poziomie szkoły średniej. To jest nasz następne, takie bardzo często przejawiające się życzenie pobożne, czyli doprowadzić jednak, że jeżeli kwalifikacje tego 1 kV, prawa jazdy, czy czegokolwiek są wymagane, to żeby to sfinalizować w jakiś sposób, żeby ten uczeń nie wychodził z zawodem niby z uprawnieniami, a bez uprawnień. Następnie powinno się również dążyć do tego, żeby część szkół miała możliwość, nie wszystkie może, ale tych, która nie może zrealizować efektu kształcenia w swoich laboratoriach czy w jakiś inny sposób, miała możliwość wejścia do zakładów pracy. I tutaj chcieliśmy powiedzieć o oczekiwaniach zróżnicowanych co do dużych zakładów pracy, że tam głównie kierowaliśmy swój wzrok, albo tych, które mają wiele miejsc pracy i stanowisk takich, gdzie można efekty kształtować na miejscu, żeby nauczyciel w formalny sposób mógł wejść do zakładu pracy, realizować efekty kształcenia, a nie udawać, że on realizuje w laboratorium szkolnym, gdzie nie ma warunków do tego. Następnie duża dynamika zdarzeń gospodarczych powoduje, że chcemy, żeby nauczyciele mieli z kolei możliwość jak łatwiejszą wchodzić na staże praktyki, obojętnie jak to się nazywa, do zakładów pracy. No bo jak nauczyciele nie poznają zakładów pracy, to trudno, żeby dobrze wpisali się w rynek pracy. Brak rynków pracy z wyprzedzeniem, to jest również tutaj w głosach naszych odpowiedź, że chcemy również bardzo w wymiarze każdym chyba, i powiatowym, i regionalnym, bardzo jasno sprecyzowane odpowiedzi, co my jako szkoły, jakie kierunki powinniśmy nadawać. Stąd były faktycznie wtedy takie pomysły jak odnośnie 3 tematów ostatnich. Za duża ilość godzin w KKZ-ach, sam zgłaszałem też taki pomysł, że to jest za dużo godzin. Za wysoki próg zdawalności egzaminu tego zawodowego w części praktycznej. Musi nastąpić silniejsze powiązanie szkół z przemysłem, z otoczeniem gospodarczym. Musi być specjalizacja pod kątem rynku pracy szkół i jeszcze raz powielona
powielony pastorat, że nauczyciele, nauczyciele mają być na praktykach u pracodawców. No i w zasadzie klamrą będzie to, że oczekujemy więcej chyba takich spotkań, bo takiej atmosferze, jak przynajmniej ten panel się odbywał, wynik jest jeden, że każdy chętnie by podyskutował dłużej i przedstawił więcej swoich dylematów, a wszyscy byśmy się po prostu uczyli razem. Tym takim skromnym wnioskiem końcowym chcę powiedzieć, że zechcemy, jeżeli czegoś nie ująłem, to przepraszam, bo powtórzyłbym dwa tematy tutaj, Piotrek, od ciebie. Ja dla formalności powiem, że powtórzył się wniosek, że za duża ilość na egzaminy przeznaczana w szkole jest i powtórzył się wniosek również, że te zawody, o których mówiłeś, no trzeba jeszcze raz przejrzeć po prostu i jest czas na przejrzenie co do nie tylko ilości kwalifikacji, ale w ogóle czy w tych zawodach kształcić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Zofię Ciślak, panel numer 3. Nasz panel to kadra i baza technodydaktyczna w kształceniu zawodowym. I tutaj żeśmy połączyli dwa punkty, przygotowanie nauczycieli i kadra kształcenia zawodowego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, znakomity akademik, teoretyk czy mistrz praktyk. Wszyscy żeśmy się zgodzili co do tego, że brakuje nam nauczycieli zawodowców. Wszyscy uczestnicy panelu mają problemy z tym zatrudnianiem zawodowców i to nauczycieli takich większości praktyków. Wiadomo, że ten praktyk musi mieć również przygotowane nie teoretyczne, ale my potrzebujemy takiego bardziej mistrza. Dlatego tutaj żeśmy stwierdzili, że prowadzenie kształcenia nauczycieli powinno być przez wyselekcjonowane uczelnie. Czyli nie wszyscy kształcą nauczycieli, bo z różnych uczelni przychodzą do nas pracownicy jako nauczyciele. No i okazuje się, że to przygotowanie jest różne. Jedni wiedzą bardzo dużo na temat podstawy programowej i tego, co trzeba realizować. Inni nauczyciele po prostu pewnych rzeczy nie wiedzą, nie znają. No tutaj takim też punktem było, nauczyciele zawodowcy powinni więcej zarabiać. Pewno nam się sięgnie tutaj od nauczycieli kształcenia ogólnego, ale taka jest prawda, że my tutaj pozyskując nauczyciela do kształcenia zawodowego, kiedy taki kandydat do nas przyjdzie na tego nauczyciela, jak się dowie, ile będzie zarabiał i co musi robić, to niestety rezygnuje i mówi, że ja pójdę, zrobię jeden projekt i zarobię tyle, ile pani mi proponuje w ciągu roku, to ja w ciągu jednego dnia zarobię. Także na pewno te pensje powinny być inne. Następne to są ulgi podatkowe dla pracodawców współpracujących ze szkołą. Czyli są pracodawcy, którzy by chcieli nam pomóc w kształceniu, mówimy tutaj również nawet o uzupełnianiu tych umiejętności, wiadomości. W centrach mamy pewne wyposażenie, czy w szkołach, żeby chcieli z nami współpracować, żeby podzielili się również pomocami dydaktycznymi, albo chcieli przyjmować uczniów również na praktyki, żebyśmy mogli na wycieczki dydaktyczne chodzić i te nowe technologie wszystkie, żeby można było od nich również tutaj zobaczyć i pozyskać. Również obowiązek ciągłego doskonalenia placówkach zewnętrznych. Wiadomo, że postęp techniczny, nowe technologie, to bardzo szybko się zmienia. I żeby nauczyciel, zawodowiec był świadomy tego, tej zmieniającej się rzeczywistości, powinien się ciągle doskonalić i to w takich placówkach zewnętrznych, właśnie w zakładach pracy, w których są nowa baza dydaktyczna, nowe technologie, żeby można później było dalej to przekazać swoim uczniom, którzy w przyszłości również pójdą na rynek pracy. Tutaj może tak mniej powiązane punkty z naszym akurat panelem, ale elastyczność w zatrudnianiu zawodowym. Tutaj była dyskusja, w niejednych powiatach to jest, w innych powiatach nie, dlatego żeśmy wspomnieli o tym, o uśrednianiu rocznym. U nas w powiecie akurat chodzieckim takie coś istnieje, mamy wręcz obowiązek uśredniać nauczycielom.
I tak to się dzieje, ale nie wszędzie jest proszono, żeby taki punkt też zaliczyć, żeby to można było uśredniać. Wtedy nauczyciel pracuje no, w jakimś okresie, w jakichś miesiącach więcej, w innym miesiącu pracuje mniej. Też może nie jest to tak bardzo związane z naszym panelem, ale zmiana w prawie oświatowym w zakresie organizacji pracy szkoły oraz zatrudniania. Wszyscy wiemy, że my do końca kwietnia musimy zrobić projekt planu organizacji szkoły na następny rok szkolny. U zawodowców jest to bardzo trudne, bo nie wiemy, czy ten nabór będzie w danym zawodzie, czy go nie będzie. Często się tak zdarza, że nauczyciele gdzieś tam dostają wypowiedzenia na koniec maja, bo jak nie będzie naboru, no to później problem, bo co zrobić z nauczycielem. Jak się okazuje, że nabór jest w końcu sierpnia, to teraz mamy problem, bo czy ten nauczyciel wróci do nas? Bo jeżeli mu damy wypowiedzenie na koniec maja, to często sobie znajdzie bardziej atrakcyjną pracę gdzieś i do nas już nie wróci. Także tutaj mówię, my mamy małą wiedzę w kwietniu, kto do nas przyjdzie. Wiadomo, że nabory robimy i w różnych zawodach, ale czy utworzymy danym kierunku się odłoży, czy się dany kierunek utworzy, czy nie, jest to wielką niewiadomą. Także tutaj prośba o takie właśnie, o taką zmianę. Baza technodydaktyczna. Pierwszym tu do tego było wprowadzenie bonu finansującego kształcenie zawodowe. Chodziło tu o to, żeby, jak teraz mamy subwencję oświatową, żeby ją podzielić na to kształcenie ogólne i na kształcenie zawodowe. Bo żeby to było odgórnie, z góry prawem określone, ile tych pieniążków ma iść na kształcenie zawodowe. Stwierdziliśmy, że to powinno być w formie takiego bonu, żebyśmy mogli w szkołach zawodowych doposażać nasze pracownie, czy to w szkołach zawodowych, czy w centrach kształcenia praktycznego. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy unijnych na bazę technodydaktyczną. W zeszłym rozdaniu na pewno takie były. Było dużo takiej pomocy, przynajmniej u nas w centrum, żeśmy dużo pozyskali pomocy dydaktycznych, żeby kontynuacja tego również była teraz, żebyśmy mogli tą naszą bazę technodydaktyczną doposażyć. Jeszcze tutaj ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy zorganizują ośrodek egzaminacyjny. Wiadomo, że ten zewnętrzny egzamin zawodowy jest i bardzo kosztowny i czasowo też zajmuje nam dużo czasu. Przeważnie te egzaminy odbywają się w centrach kształcenia praktycznego bądź w szkole. Tu jest też problem z przygotowaniem tej bazy, bo zmienia się co roku, jest coś innego potrzebne. Jeszcze mamy także, na przykład wczoraj przyszły jeszcze zmiany do elektryka, a egzamin już jest w poniedziałek, brakuje jakiejś pomocy dydaktycznych, trzeba je po prostu dokupić. Żeby również pracodawcy włączyli się bardziej w organizację egzaminu zewnętrznego zawodowego, i te ośrodki również otwierali, żeby może odciążyć troszeczkę nawet centra, bo my ostatnie miesiące prawie, że, bo to jest i maj, już maj, czerwiec, to już cały czas lipiec jeszcze pracujemy, organizując egzaminy zewnętrzne zawodowe. I jeszcze tutaj jeden punkt, weryfikacja standardów wyposażenia pracowni dydaktycznych. W podstawie programowej mamy określone wymagania, jakie powinny spełniać określone pracownie. Często my się zastanawiamy, no, kto to gdzieś układał, kto weryfikował. Chcielibyśmy właśnie, żeby jeszcze raz zweryfikować, żeby dostosować do konkretnej kwalifikacji i konkretnie, bo później jeszcze wymagania egzaminacyjne mają, są inne i nieraz to się do siebie nie ma nijak, że musimy tutaj doposażać jeszcze pod egzamin pracownię. Także tutaj taki punkt, żeby zweryfikować te standardy i określić tak dobrze, jak te pracownie powinny dydaktyczne wyglądać. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Danutę Kitowską, panel numer 4.
Jeśli chodzi o podstawę programową, to tutaj nie byliśmy zgodni, ale pojawił się wniosek, że podstawa programowa miała być inaczej sformułowana i być poszerzona. Byliśmy za to zgodni, że należałoby uelastycznić ramowe plany nauczania. Co do egzaminu maturalnego, proponujemy właściwy dobór przedmiotów rozszerzonych. Nie dla matury z przedmiotów jednogodzinnych. Jednak przebudowa egzaminu maturalnego. I specjalny wniosek, aby wyniki egzaminu maturalnego pojawiały się szybciej. Co do działań prozawodowych, bo na tle tego kształcenia ogólnego mówiliśmy oczywiście o działaniach prozawodowych, które w szkole ogólnokształcącej również są realizowane. I takim łącznikiem był wniosek o wydłużeniu czasu w liceum do tych 4 lat. Zaproponowaliśmy inne wykorzystanie, myślę, że to sformułowanie będzie trafniejsze, doradcy edukacyjno-zawodowego w szkole. Jeśli jest, a co, było powiedziane. A jeśli nie ma, to proponujemy, żeby doradców zatrudniać. I umieszczenie ich zajęć w siatce godzin. Aczkolwiek jeszcze była propozycja alternatywna wykorzystania lepszego lekcji wychowawczych do tego celu. Po drugie, jeszcze bardziej wykorzystywać potencjał otoczenia od poradni, taki się przykład podał, pokazał przez na przykład tu w Pile działania Investparku, pracodawców. Kolejny pomysł to profilowanie klas z przykładem na przykład klasy medialne. A także wykorzystanie, i to jest mało wykorzystany element, możliwości organizowania kursów kompetencji ogólnych oraz kursów umiejętności zawodowych w liceach ogólnokształcących. Tyle najważniejszych rzeczy. Nasze wnioski są spisane właśnie na tej barwnej planszy. Tu są wnioski, a tu jest coś ciekawego, bo w międzyczasie pojawiło się mnóstwo dobrych praktyk. Jak będziecie Państwo mieć chwilę i zechcecie się sfotografować przed tym, a być może sfotografować te dobre praktyki, to będziecie, zaniesiecie dzisiaj do domu również jakieś pomysły, które można wykorzystać. Pomysły od uczestników. Podsumowując panel, chcę powiedzieć, że on ewoluował. W pewnym